Okres okupacji. Czy ja się za bardzo nie zagadałem? Nie, może jeszcze zdążymy. Grudzień 1939 roku, za zgodą, mówi się, władz niemieckich, tworzy profesor Czochralski Zakład Badań Materiałów, ale też mamy jakieś ślady, że było to uzgodnione z profesorem Kazimierzem Drewnowskim, ówczesnym rektorem Politechniki, zresztą wojskowym, oficerem. I jakby idąc śladem profesora Czochralskiego, profesor Drewnowski i za zgodą okupanta, mieliśmy, zdaje się, szczęście nie tak jak Uniwersytet Jagielloński, że tym naszym opiekunem, nie mogę powiedzieć dobry Niemiec, ale taki, który starał się tolerować obecność Polaków na uczelni, chociaż dla profesora Drewnowskiego, państwo wiecie, i tak ta działalność na uczelni zakończyła się wywiezieniem do obozu, ale to już w późniejszym okresie. W każdym bądź razie można było w tych zakładach badawczych, których powstało jeszcze 8, schować przede wszystkim aparaturę, sprzęt, osiągnięcie naukowe, próbki, no i przede wszystkim ludzi. Ratować ich przed wywiezieniem, te otrzymane dokumenty. No jest zawsze ten problem moralny, czy mówi, że dokumentem to był dobry Ausweis, prawda? Ale w tamtym okresie dla większości tych ludzi, którzy jeszcze pracowali w Państwowej Szkole Technicznej, prowadzili kursy, dyplomy, czyli takie nauczanie ukryte, a sami byli zaangażowani w podziemie, to można powiedzieć, że to usprawiedliwia, że mając z jednej strony kapelusz tych dokumentów niemieckich, ale jako patrioci pracowali także w celu osłabienia sił niemieckich. Profesor Czochralski jakby bezpośrednio nie angażował się, ale tolerował, znaczy angażował się tolerując, ale jako szef tego zakładu wiedział, że się produkuje obudowy na przykład granatów, że daje się namówić na zamówienia takich składników, z których się wyprodukuje materiały wybuchowe, które zresztą potem wędrowały do podziemia. Być może major Szyna, czyli docent Lewandowski, korzystał z nich przy wysadzaniu pociągów tu naokoło Warszawy, jadących na wschód. Miał do niego wielkie zaufanie profesor Groszkowski, bo przecież zbadano skład materiałów rakiet V1, V2, szczególnie tej, która spadła w Sarnakach. Także te materiały świadomie były, jeśli chodzi o materiały wybuchowe, tak zeznań profesora, przepraszam, pułkownika Bielskiego, cichociemnego, wiadomo, że one wędrowały do podziemia. Zresztą pułkownik Bielski, rzucony z Dakoty, poprosił poprzez znajomych, żeby właśnie w gabinecie Czochralskiego podejrzeć swojego syna, 16-latka, czy on żyje. I umówił się z profesorem Czochralskim, bo syn nie mógł się dowiedzieć. Nikt się nie mógł dowiedzieć, że pułkownik Bielski jest w Polsce. I podejrzał. Zorganizowano to spotkanie, że mógł swoją latorość zobaczyć, że jest w dobrym zdrowiu. Profesor Czochralski podobno w swojej willi, pałacyku, przechowywał również dwie rodziny żydowskie na poddaszu. Są podane nazwiska, to jest prawda. To byli jego znajomi z okresu przedwojennego, czy poproszono o ukrycie tych osób. Podczas powstania warszawskiego tu na Politechnice, które było
tragiczne. Młodsi pamiętają tylko ze zdjęć, starsi z autopsji widzieli spalone, wypalony gmach główny. Przebywał tutaj, a po powstaniu zamieszkał początkowo Milanówkę, a potem w Piotrkowie Trybunalskim. I co się dzieje dalej? Kończy się powstanie, Warszawa zrujnowana. Większość patriotów, przepraszam, ginie w walce. Część wymaszerowała z Warszawy, razem z nimi Czochralski. No i przychodzą ci, którzy mieli nam pomóc. No, zajmują Polskę i zajmują się też nami w odpowiedni sposób dla reżimu sowieckiego. 18 kwietnia 1945 roku zostaje aresztowany profesor Czochralski i osadzony w Piotrkowie Trybunalskim. Oskarżony jest tu czerwonym drukiem o współpracę z niemieckimi władzami okupacyjnymi na szkodę osób spośród ludności cywilnej względnie państwa polskiego. Podobno w tej sprawie, jak zeznawał wtedy prowadzący to śledztwo, a późniejszy adwokat pan Korytkowski, to było polecenie kogoś z Ministerstwa Sprawiedliwości. Ale nie możemy zidentyfikować, kto tak naprawdę się tym to ustne polecenie przekazał, żeby Czochralskiego aresztować. I prowadzono intensywne śledztwo przez specjalny sąd karny w Łodzi, oddział w Łodzi. Zeznawało wiele osób. Część już była aresztowana. Najbliżsi współpracownicy, jak na przykład Szenderowski, Ludwik Szenderowski, który wiedział prawie wszystko o tym, co robił Czochralski i wzajemnie, to on kierował tą produkcją obudów, skorup granatów i również wytwarzaniem amunicji, czy też remontami uzbrojenia, karabinów i tak dalej, materiałów wybuchowych. I proszę zobaczyć, że 14 sierpnia władze komunistyczne nie odważyły się rozstrzelać Czochralskiego, a raczej po tych zeznaniach mówią, że jest niewinny. Śledztwo umorzono, zawiadomiono Politechnikę Warszawską o zwolnieniu Czochralskiego z więzienia i zawiadomieniu uczelni o tym, że jest niewinny. Senat Politechniki Warszawskiej uchwala, na czerwono jest oryginalny zapis. Doktor Jan Czochralski od końca 1939 roku przestał być uważany przez grono profesorów za profesora Politechniki Warszawskiej i uchwala dać, tak jest zapisane, odpowiedź, że sprawa podjęcia pracy w Politechnice Warszawskiej przez Jana Czochralskiego jest nieaktualna. No i profesor Czochralski przy takiej decyzji Senatu, przy odmowie zatrudnienia, takiej ostatecznej, wyjeżdża do rodzinnej Kcyni. Zakłada tam, żeby utrzymać rodzinę, fabryczkę pod nazwą Bion, zresztą figurującą na jego zięcia doktora Wojciechowskiego, i produkuje jakąś tam chemię gospodarczą. Nie prowadzi w takich warunkach badań naukowych, bo się przecież nie da prowadzić bez mikroskopów, bez urządzeń. Jest rozgoryczony. Kochał środowisko akademickie, pracował dla niego całym sercem. Wydawało się, że będzie mógł pracować dalej, ale jakby po kłosie tych procesów z profesorem Broniewskim, środowiska z Wydziału Chemicznego, no, mocno zaważyło na opinii Senatu. Powstały wątpliwości co do jego postawy etycznej. Zarzucano mu, że jednak ta współpraca mogła być. Tak wyglądał ten
Znaczy to jest 2000 przeze mnie zrobiona fotografia tej fabryczki Bion, w której produkował tę chemię gospodarczą, proszek z gołąbkiem i inne rzeczy, w tym do trwałej ondulacji dla pań, jakiś proszek czy płyn. Potem się okazało, że sprzedał ten pałacyk przy Nabielaka 4 w Warszawie, oskarżony o to, że wziął wynagrodzenie cenę w dewizach i w złocie. Urząd Bezpieczeństwa dokonał przeszukania, rujnując jego dom w Kcyni, rozbierano deskę po desce i znaleziono w parapecie ukryte złote monety. W trakcie tego przeszukania dostał zawału. Podobno ci sami oficerowie UB odwieźli go łaskawie do szpitala w Poznaniu, gdzie niestety 22 kwietnia 1953 roku zmarł i został pochowany na starym cmentarzu w Kcyni, gdzie również spoczywa jego małżonka. Tak wygląda dzisiaj Aleja Kasztanowa do tego starego cmentarza. W zasadzie jest już nieczynny, jest nowy cmentarz, jest trochę zaniedbany, ale uroczy. Grobowiec, a to było po jakiejś burzy i deszczu, więc tak to ta fotografia jest może niezbyt piękna. W każdym bądź razie to jest grobowiec rodzinny Czochralskich. Tam spoczywają oboje Czochralscy. A ten czarny fragment to jest tablica pamiątkowa fundowana przez Politechnikę Warszawską. Później będą jakieś dalsze wielkiemu chemikowi i tak dalej. Ale późno, w 2013 roku, w to rocznicę śmierci, 23 kwietnia, tam zostało to 22, ale rocznica się odbyła 23 w Kcyni. 22, przepraszam, 23 murowaliśmy tę tablicę pamiątkową na Nabielaka. Ta pani to jest wnuczka profesora Czochralskiego, córka Borysa. Zresztą doświadczała różnych nieprzyjemnych podczas pobytu w szkołach średnich. Nauczycielka w przypływie złości potrafiła się zwrócić Dyniemro, prawda? Kornel, brat Czochralskiego, został zastrzelony przez swoją szkołą, więc z tą rodziną Czochralskiej właśnie tak było. Pod wpływem znaczenia odkrycia Czochralskiego, że przecież ten Czochralski z Kcyni jest rozpoznawalny w świecie, a u nas zupełnie nieznany, wykreślony z encyklopedii. Nie wiadomo, czy jest właśnie Czechem, Słowakiem, Rosjaninem czy Polakiem. I Senat wtedy w 1993 roku podjął taką bardzo silne wyzwanie, chcąc przywrócić utraconą cześć profesorowi Czochralskiemu, ale nie udało się. Wówczas powiedziano, że Senat nie widzi potrzeby ani możliwości reasumpcji uchwały z 19 grudnia 1945 roku w sprawie profesora Czochralskiego, ale jednak uważa, że dorobek naukowy, organizacyjny i tak dalej, jego nowoczesne widzenie związków nauki i techniki z praktyką gospodarczą przynoszą zaszczyt naszej uczelni. No trochę hipokryzji, ale tak to było. Czy ta zasadnicza kwestia postawy etycznej profesora nie została załatwiona? W dalszym ciągu po 1993 roku także pozostawał z piętnem kolaboranta w domyśle. No nic nie można było zrobić, bo nie było dokumentów, które by świadczyły, a wiele osób zmarło, natomiast trudno było znaleźć dokumenty, które by mówiły, że no, jest związany z podziemiem, gdzieś współpracował. Natomiast były silne oskarżenia, głównie z jeszcze wychowanku profesora Broniewskiego. Profesor Jaśkiewicz, który był trzykrotnie przewodniczącym takiej komisji do spraw historii i tradycji Politechniki Warszawskiej jeszcze przede mną, no, rozdzielał szaty jak rejtan wtedy, kiedy nie udało się w 1983 roku doprowadzić do rehabilitacji profesora Czochralskiego. Po pewnym okresie przerwy profesor Włodzimierz Kurnik
rektor ówczesnej Politechniki Warszawskiej, w lutym 2011 roku zleca Komisjom do spraw Historii i Tradycji oraz do spraw Etyki Zawodowej zbadanie w końcu sprawy Czochralskiego. Rektor napisał do IPN-u, do Centralnego Archiwum Wojskowego, do Archiwum Akt Nowych. Padło na mnie, żeby dokonać takiej kwerendy. Napisaliśmy odpowiednie wnioski, złożyliśmy w tych instytucjach. Wcześniej oczywiście też badało to Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów. Pani profesor Pajączkowska miała ogromny zapał do wyjaśnienia tej sprawy i wiele innych osób ze środowiska wrocławskiego, toruńskiego, warszawskiego także, ale widzimy, że nie udawało się. Przesiedziałem kilka tygodni w IPN-ie. No najpierw trzeba było dostąpić zaszczytu tak zwanej wewnętrznej lustracji, potem zostały mi udostępnione archiwa, ale się okazało, że cóż może zrobić profesor z Politechniki, który nie ma przygotowania takiego rasowego archiwisty. Więc poprosiłem o pomoc dyrektora tych archiwów jawnych i niejawnych. Oddelegował mi takiego wykwalifikowanego archiwistę i przy pomocy tego też pana zaczęliśmy działać, zawężać krąg sygnatur i natrafiliśmy na trop pewnych materiałów, które z IPN-u, bo tu w IPN-ie mogliśmy znaleźć materiały dotyczące jego pobytu w więzieniu w Piotrkowie i różne inne, gdzie tam był obserwowany przez policję państwową itd. Również znaleźliśmy, to już wcześniej było znane, to zawiadomienie o umorzeniu śledztwa w sprawie, to jest właśnie pismo do rektora, uzasadnienie. To są różne pisma, które, no nieważne, w każdym razie IPN mówi, że już kwerendę zakończyliśmy. Natomiast jest pewien ślad prowadzący do archiwum akt nowych. No i, jeszcze tutaj profesor Janusz Cisek, dyrektor, ówczesny dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, pomógł mi w zakresie kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym, bo przy pomocy ich kwalifikowanych znowu archiwistów mogliśmy tę kwerendę tam odbyć. Się okazało, że tam nic nie można znaleźć. Są materiały dotyczące oficerów lub żołnierzy Wojska Polskiego, zarówno przedwojennych, jak i powojennych. No i dopiero w tym archiwum akt nowych okazało się, że natrafiliśmy po nitce do kłębka. Właśnie ten ślad z IPN-u prowadził do archiwum drugiego oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej. Gdzie zlokalizowany był Czochralski. No i wykorzystany oczywiście, przydzielony miał zadania do, jako człowiek cieszący się dużym zaufaniem w środowisku niemieckim, nawet niemieckich generałów, wysoko postawionych oficerów. Jedna z córek studiowała w Londynie z córką szefa gestapo warszawskiego, więc on ich zapraszał celowo do siebie do domu. Ale proszę też powiedzieć, popatrzeć na taką sytuację. Jak znowu z drugiej strony można postrzegać osobę, która gości w domu wysokich oficerów niemieckich, prawda? Wysoką rangą. Więc czy należy tak nagle potępiać tych, którzy jego potępiali po wojnie? Czy też zachować trochę rezerwy? Bo przecież nie wiedzieli o przydzielonych zadaniach przez Komendę Główną, drugi oddział, wywiad Armii Krajowej. Dlatego też, gdy mnie namawiano, no trzeba teraz tym, którzy tak działali przeciwko Czochralskiemu, no trzeba pokazać, prawda, trzeba ich wyciągnąć za uszy. Więc odmówiłem takiej zemsty, bo to nie na tym to polega, trzeba pokazać prawdę. Czochralski był ukryty
odpowiednich pod różnymi tam kryptominami. Jego tutaj wyrwano, no tak się robiło, nazwisko Czochralskiego, ale są inne dokumenty. Tego meldunki były dosyć takie fachowe, bo radził, gdzie bombardować, gdzie znajdują się jakie materiały, co może być przydatne dla podziemia i tak dalej. Więc to rzeczywiście miało wielkie znaczenie dla Armii Krajowej, szczególnie przy opanowaniu magazynów ze cennym sprzętem wojennym, materiałami wybuchowymi. No cóż, te materiały, które odszukaliśmy w gronie świętej pamięci profesora Zycha, profesora tego wydziału, Wydziału Fizyki, profesora Przygockiego z Wydziału Elektrycznego, docenta Mirskiego z MEL, profesora Zobela z Inżynierii Lądowej, który kierował wtedy tą komisją, no przecież istniały. Tylko wcześniej nie były znane w środowisku akademickim czy w Polsce. Czyli te posądzenia miały jednak charakter takich trochę osobistych domniemań, ale także, tak jak wcześniej powiedziałem, no podglądano tę sytuację, prawda? Obraz nie był zachęcający. Gości w domu niemieckich oficerów. Stąd też plus oczywiście ta sytuacja przedwojenna, procesy sądowe, konflikty środowiskowe Czochralskiego z profesorem Broniewskim, które wygrał ostatecznie profesor Czochralski. Profesor Broniewski został dwukrotnie skazany na grzywnę, więc to tak to było. No cóż, Politechnika stanęła wówczas przed zadaniem zadośćuczynienia i naprawienia krzywd. Obie komisje się spotkały 29 czerwca. Przedtem się spotkały 29 czerwca na posiedzeniu Senatu poświęconemu właśnie tej sprawie. Została podjęta jednomyślnie uchwała przywracająca dobre imię profesorowi Czochralskiemu. Było to dopiero 29 czerwca 2011 roku, czyli po 66 latach odmowy pracy na Politechnice Warszawskiej. To jest... no, lepiej zawsze wygląda coś na ekranie, niż na dużym ekranie. Przepraszam Państwa za nieczytelną formę. Również wpisano profesora Czochralskiego zaraz potem do panteonu takich wynalazców i odkrywców, gdzie znajduje się także Maria Skłodowska-Curie i wielu innych uczonych. W Łazienkach Królewskich szefem tej kapituły jest profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. Postulatorem był profesor generał, były komendant VAT-u. VAT bardzo jakby kontynuuje ten proces odbudowy dobrego imienia, bo przecież uzbrojenie, prawda? No i laudację wygłosiłem wówczas ja. Wówczas uczelnia założyła sobie realizację różnych zadań w związku z podjętą uchwałą w zakresie przywrócenia dobrego imienia. Zaczęto nadawać imię profesora Czochralskiego salom wykładowym, audytorium. Odbyły się seminaria. Odsłonięto tablice pamiątkowe gmachu technologii chemicznej. Odsłoniliśmy tę tablicę na pamiątkową domu przy ulicy Nabilaka 4. Na każdym seminarium międzynarodowym, w zasadzie połączonym w jakimkolwiek sposób z tematyką prac profesora Czochralskiego, jest wykład. Było spotkanie polsko-niemieckie, trochę trudne. Pytano mnie rektora dzisiejszego, no a co było z tym Czochralskim, prawda? Rektor niemiecki zwiedzał wystawę. No, był trochę zdziwiony, ale to inne czasy. Już dzisiaj, kiedy mamy Unię Europejską, jakby na drugi plan schodzą ważne dla nas, dla Polaków, sprawy wyjaśnienia, a Niemcy woleliby zapomnieć. W 2013 roku
na skutek uporczywych starań, powiem, towarzystw naukowych, naszego senatu, rektora, Sejm ogłosił rok Jana Czochralskiego, rok 2013 jako rok Jana Czochralskiego, obok kompozytora Witolda Lutosławskiego i Juliana Tuwima, trzech patronów, w tym tamci dwaj rozpoznawalni, a Czochralską. W związku z tym przygotowaliśmy nawet wystawę w Sejmie, żeby posłowie mogli się, bo jak wystąpiła przewodnicząca Sejmowej Komisji w środku przekazu, no to krótko, miała tam dwie minuty na opowiedzenie o Czochralskim, więc ja wszyscy wiedzieli, o co chodzi, więc wystartowaliśmy z obchodami roku Czochralskiego od edukacji posłów w Sejmie. To jest treść tej uchwały. Szczególnie podkreśla się ten wkład w światowy rozwój nauki, prawda? Bo ten wynalazek z 1916 roku zaprocentował, że w zasadzie no, nauka nie lubi próżni, pewnie byłby. Jak nie Czochralski, to inny, ale mamy Czochralskiego. Mamy Dolinę Krzemową. Tam też w tym roku Czochralskiego czczą, przywracają mu, prawda, niedobre imię, bo u nich miał zawsze dobre imię, ale oddają mu hołd. W związku z tym, a nawet Bill Gates jest wielkim wielbicielem, też samołów w jakimś stopniu, prawda, więc ma podobno prywatne muzeum związane z Czochralskim, nie tylko z Czochralskim, ale z tymi wielkimi uczonymi, którzy swoimi osiągnięciami zaznaczyli się w losach cywilizacji. No i te nasze cele to przywrócenie oczywiście pamięci o wybitnym uczonym, budowanie może jakiejś, tak to skrócę, ale jakiejś społecznej dumy w społeczeństwie, że mamy takiego człowieka, prawda? Organizujemy seminaria, konferencje, sympozja, strony internetowe. Chcemy nadać ulicom, placom nazwy. Są takie inicjatywy w różnych już większych miastach. No i budowanie tego poczucia dumy z następnego wielkiego Polaka, pracownika naszej uczelni. I w zasadzie można byłoby na tym zakończyć. Dziękuję. Będziemy pracować w dalszym ciągu nad przywróceniem dobrego imienia, pamięci o profesorze Czochralskim. Nasze działania rozłożone są na nie tylko na ten rok, ale na wiele lat, bo naprawdę jest sporo pracy, żeby ci najmłodsi, którzy będą w naszych murach, czy gdziekolwiek na uczelniach, czy społeczeństwo, żeby było dumne z tego, tak jak obnosimy się z wielką dumą z innych polskich noblistów, tak żeby w naszej świadomości, w przestrzeni publicznej, naukowej zafunkcjonowała postać profesora Jana Czochralskiego. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Dziękuję. Panu dziekanowi oczywiście dziękuję za cierpliwość. Ja rozumiem, że jeżeli jakieś pytania są, to może... Tak, gdyby były jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Bo... Ja bym też miał pytanie bardzo. Ja jestem dyletantem w tej dziedzinie, nie wiem. Ale czy metoda pływającego tygra i metoda Czochralskiego, czy używanie kryształu, to jest jedno i to samo, czy nie? To są jakby dwie metody, które chyba są ze sobą skojarzone. Bo chodziło o pewne technologie, które trzeba udoskonalać. Ja nie zajmuję się akurat produkcją monokryształu, więc nie potrafię odpowiedzieć w sposób taki bardzo dobry, ale zasadnicza część pomysłu profesora Czochralskiego jest wykorzystana, natomiast powstało wiele patentów obok tej metody, żeby ulepszyć sam proces technologiczny, żeby mogły powstawać jak największe z punktu widzenia ekonomicznego, prawda, potem docięcie na płytki, walce monokryształu. Tam też jest problem taki, że na tej
cienkiej szyjce. Koledzy, którzy się na tym znają, widzą, że taka wielka masa musi się utrzymać. I tam różne właśnie były zabiegi z obrotem tygla i tak dalej. Chodziło o to, żeby ta struktura była jednorodna, bo ten monokryształ potem nic nie jest wart, jeśli są jakiekolwiek wady w budowie. Ale jest też możliwość domieszkowania i tak dalej, więc to już specjaliści wiedzą. Ja tylko tak po amatorsku się interesowałem, bo aczkolwiek jestem absolwentem inżynierii materiałowej, ale nie zajmuję się produkcją monokryształów krzemu. Znam tylko tyle, co poczytałem sobie, prawda, na ten temat. Bo uczono nas zgoła innych, znaczy metoda Czochralskiego, ale była Tewa, prawda, Rysiu? Gdzie te monokryształy... Tak, monokryształy produkowano, małe. Oglądaliśmy je tam w tej fabryce polskiej, gdzie one były produkowane. Zresztą nie tylko, bo jeszcze azoty, prawda, robiły. Kilka instytucji w Polsce produkowały na skalę przemysłową, ale nie daliśmy rady konkurencji amerykańskiej, azjatyckiej, gdzie niemieckiej, gdzie te technologie elektronowe się bardzo rozwinęły, no i zmieniło się wszystko nie do poznania. Dzięki tym właśnie elementom, które są nieodzowne w budowie każdego urządzenia elektronicznego dzisiaj. Od telefonu, od laptopa, czegokolwiek, telewizora, to są wszystko nowe generacje, będą powstawały jeszcze nowsze. Na jednej z konferencji, jak dostaliśmy, pamiętam, pierwszy raz pendrive'y jako zamiast książek, nasunęła mi się myśl, zajmuję się Czochralskim, kiedy dostaniemy, na której dostaniemy tablety, prawda, żeby fotografować, prawda, mieć tam wszystkie książki i tak dalej. Dla mnie, jako przedstawiciela już trochę starszego pokolenia, czyli takiego pana profesora, który ma ponad 60 lat, no to już też jest trochę za szybko wszystko się dla mnie dzieje. Aczkolwiek jestem z tego bardzo zadowolony, cieszę się. Natomiast młode pokolenie, mój wnuk, który ma tam, jest w trzeciej klasie, no przeskakuje z tych nowości tak zwyczajnie sobie po prostu. W jego otoczeniu to funkcjonuje i nie budzi żadnego zdziwienia. No, jeśli ktoś się musi nauczyć na nowo komputera czy obsługi telefonu, no my zawsze jesteśmy jako uczeni do przodu, ale tak w społeczeństwie no jest to trudne, prawda, żeby nagle... A bez świata tej cyfryzacji, cyfrowe urzędy zaczynają się pojawiać, no, cyfrowa obsługa wszystkiego, no trzeba będzie sobie poradzić, czyli ta powszechna edukacja w tym zakresie też będzie potrzebna. Odpowiem na następne pytania, o ile będę potrafił. Czy masz jakieś pytania? Czy jest planowany już jakiś patent na następny rok? To zawsze jest tak, że środowiska różne obmyślają sobie. Ja nawet słyszałem, ale w tej chwili nie pamiętam. Jest wielka rywalizacja, bo miało być na przykład rok powstania styczniowego albo inne, prawda? Nie zawsze to przechodzi, więc propozycji może być wiele, natomiast nie wiadomo, co tam na koniec roku zawsze będzie Sejm głosował, bo to przez wiele komisji przechodzi i ostatecznie do Sejmu. Ale pewnie już teraz jest pora na to, żeby rozmawiać o następnych patronach. Dzisiaj jesteśmy na W Dolinie Krzemowej było takie pytanie, czy jest jakiś akcent. Profesor Czochralski jest tam rozpoznawalny. Teraz w listopadzie jest organizowane takie wielkie sympozjum poświęcone Czochralskiemu. Nasz rektor dostał zaproszenie, które mnie przekazał, żeby się udać do Doliny Krzemowej, ale nie pojadę, bo w tym czasie organizujemy właśnie taki punkt kulminacyjny tych obchodów w Polsce. Natomiast właśnie w Dolinie Krzemowej również są, w związku z 60. rocznicą śmierci profesora Czochralskiego, obchody naszego uczonego. I tam nasi przedstawiciele, profesorowie, którzy tam pracują, Polacy,
Zobowiązali się, byli teraz na zjeździe, na drugim światowym zjeździe inżynierów polskich, zobowiązali się do propagowania postaci i wyraźnie zaakcentowania, że jest to Polak, żeby znowu nie mylono. Natomiast Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk już wprowadził do obiegu w encyklopediach postać Czochralskiego, także zafunkcjonuje niebawem w Polsce. Jeszcze po piersie by się tam jego przydał. Po piersie jest płaskorzeźba, natomiast być może będzie, namówimy Billa Gatesa, żeby coś takiego zrobił jako jego wielbiciel. Dziękuję bardzo.